Witam Państwa. Przyszedł czas, żeby nagrać kolejny film z mojego akwarium. Nie? Z mojego drugiego akwarium, Juvel Rio. No więc widzicie, no wszystko ładnie rośnie, co tu dużo gadać. Nie? Absolutnie nie mam jakichś tam większych problemów z czymkolwiek. Nie? Nawet władowałem jakieś pistie tam, kurczę, od góry, żeby to może trochę przyhamować, wiecie, no. Bo to, co w tym akwarium się dzieje, to kurde szaleństwo, nie? Zobaczcie, jaki trawnik wyhodowałem. Trawnik, kurde, nie wiem, 4-5 gatunków roślin, ale tak naprawdę, no wszystko rośnie, nie? Ciężko rośnie, nie? Naprawdę, nie mam z tym jakichś większych problemów, nie? Tak więc widzicie, lampa zdała egzamin, no i niebawem zaprezentuję Wam coś nowego na bazie tej lampy z power ladami. Oczywiście coś zupełnie innego, nie? Że tak powiem. Krewetki, wszystko żyje. Naprawdę jest ciekawie, nie? Te ryby, to wszystko, kurde. I ryby jakieś tam mam proste, wiecie, bo ja tam powiedziałem sobie, nie będę inwestował nie wiadomo jakich pieniędzy. To są tylko ryby, nie? Gubiki jakieś tam, wiecie. Jakieś tam mieczyki. Ale ogólnie jestem zadowolony, widzicie. Jest bardzo duża masa roślinna, nie? I bardzo, z naciskiem na bardzo. Wiecie, na takie akwarium nie ma absolutnie żadnego problemu. Jest jakaś spora różnorodność tych roślin, nie? No, nie wszystko tak rośnie, jakbym chciał, ale wiecie. Ale w większości rośnie. I nie mam z tym jakiegoś większego problemu. Dla mnie to tylko akwarium, wiecie. Rośliny w miarę proste. Tu nie ma nic złożonego, wiecie. Jeżeli chcecie się bawić w jakieś mocno złożone rośliny, to bawcie się, nie? Ja musiałbym tylko podbić moc, co w moim przypadku też nie stanowiło żadnego jakiegoś wyzwania, nie? Wiecie, po prostu bym podbił i rosłoby tak, jak rośnie, nie? Ale tam, kurde, no to nie o to chodzi. Żeby wydawać nie wiadomo jakie tam pieniądze na wszystko, żeby to jakoś tam wyglądało. Sztuką właśnie jest, wiecie, nie wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy na coś tam, nie, na hobby. A to, żeby było tak, jak chcecie, nie? Powiedzmy, że 80% tych roślin, które tutaj sadzę, no, dają radę, nie? No, niektóre nie dają, a to z tego problemu podejrzewam, że coś im nie odpowiada, wiecie. No i tam nie dochodzę, co im tam nie odpowiada, bo to tylko rośliny, nie? A to tylko akwarium. No. Ale jak widzicie, ogólnie jest nieźle. No. Jakieś tam rybki. Głównie gubiki, wiecie. No. Chociaż tu teraz w tym momencie jest przewaga jakichś tam, kurde, różnych mieczyków. Mam trochę tych czarnych. Wiecie, mam taką parkę, rozmnożyli się. O, widzicie, są. Ładnie to wygląda. To był chyba ze 3 samice, jeszcze po nich pływają, nie? Młode samice. No i to fajnie to działa, to wszystko, nie? Nie mam tam jakichś tam, wiecie, szczególnych wymagań w stosunku do roślin. U mnie ma po prostu rosnąć, nie? Ma być ładny busz. I tu wszystko w tym siedzi, nie? Masa krewetek też jest. Wy tego nie widzicie, ale jakbyście chcieli to wszystko policzyć, to wiecie, no to myślę, że mogłoby być tego sporo. Całkiem sporo. Wiecie, ja tak patrzę, że kurde, no wszystko jakoś tam koegzystuje razem, nie? Jakichś tam większych ciekawostek nie mam. Nie mam już miejsca, żeby cokolwiek sadzić, wiecie, w tych akwariach. Mam obok jeszcze, ale tu nic nie posadzą, bo tu są zbrojniki i zbrojniki wszystko zrujnują. Czyli wiecie, no, chcecie mieć ładne rośliny, nie? I ładnie, żeby to wyglądało, to zbrojników nie możecie mieć. Bo zbrojniki was skutecznie, kurde, wyprowadzą z przeświadczenia, że zbrojniki i cała reszta to jest wybuchowy miks. Tak więc widzicie, no jest dobrze. No.
Nie mam jakiegoś tam, wiecie, tła zrobionego, roślinnego. Jest tak naprawdę pierwszy plan i drugi plan, nie ma środkowego. Środkowy jest jakiś tam przejściowy, o, powiedzmy coś takiego, nie? Ale generalnie fajnie to rośnie. Rośliny proste, niewymagające. Trawnik jest całkiem fajny. Wiecie, no tu nawet i duży heniek gdzieś z powrotem zaczyna startować. O, widzicie, jest heniek. Ale to hydrokotyle, nie? I strzałka, kurde, zdominowały wszystko. Ale jest dobrze, no. Co tu dużo gadać, nie? Znaczy, Rurwiga jakaś tam super, mini super red, kurde, daje radę, nie, nie jest źle. Ale wiecie co, nie, nie, no nie wszędzie, wam powiem, że daje, nie? Są miejsca, gdzie nie daje, tylko dlatego, że jest w cieniu. I to mocno w cieniu, nie? No, ale nie zamierzam tam z tym akwarium nic tam robić, nie? I tak uważam, że jest dobrze. Bardzo dobrze. Tak więc widzicie, nie? Warto sobie zrobić jakąś dobrą lampę. W miarę ekonomiczną. Tak jak tu na tych swoich filmach mówię cały czas, tu tylko 100 watt świeci, nie? A rośnie jak wściekle, widzicie. Tylko że lampa jest wybajerowana. No. Lampa nie były, materiały na lampę nie były tanie, no ale wiem, że będzie świecić latami, nie? Jak zechce oczywiście. No i tak jak powiedziałem, na Ibasie robię na kolejne lampy, nie? Do mojego następnego projektu, nie? I zobaczycie. No póki co jest dobrze, cholera. Nawet jest bardzo dobrze. No. Nawet wiecie co, nawet tak jak wam mówiłem, że nie mogłem skopiować spektrum dla pisti, nie? No skopiowałem, zobaczcie jaka cholera wielka rośnie. No. To jak biederko będzie, nie? O, obok to taka jakaś malutka odmiana, widzicie? Te pistia, a ta pistia, no to kurczę, jest chyba zasadnicza różnica, nie? Tylko oczywiście o te nigdy nie chciały u mnie rosnąć, a zawsze mam, wiecie co, zawsze ta duża jest wielka, a te małe są małe. No i odpowiedzcie o co chodzi, nie? Co u niektórych rośnie jakoś tak, kurde, małe rosną na wielkie krzaki, a tych dużych nikt nie ma. No, tak więc widzicie, dobrze mieć taką jedną i nie więcej. Bo jedna was, no skutecznie wam ograniczy światło, nie? Ja ją tylko tak trzymam dla zasady, bo fajnie wyjaławię wodę. A czasami jest to koniecznie. Tak więc widzicie, że jest dobrze. No, akwarium, kurczę, no, odgloniłem. Jest super. No, tak więc widzicie, nie? Zaczęło się ładnie na zewnątrz, no i tak naprawdę chyba mało ludzi siedzi przy akwariach, nie? Ja tam siedzę przy swoich, nie? Ja to lubię. Tak więc widzicie, nie? Warto. Warto się bawić w akwarystykę. Wszystko. No, no to dobra. No to tyle tytułem tego odcinka, nie? Nie powiedziałem nic konkretnego, ale tu już nie mam weny na to ostatnio. Tak więc widzicie, jak coś was interesuje, to pytajcie po prostu w komentarzach. Odpowiem. Pozdrawiam.